Cześć, witajcie w kolejnej odsłonie symulatora FSX, gdzie omawiamy teraz kolejne przyrządy z Wielkiej Szóstki. W poprzednim odcinku omówiłem sztuczny horyzont. Dzisiaj weźmiemy sobie do omówienia prędkościomierz. I tak, prędkościomierz jest to bardzo ważny przyrząd w samolocie. No bo tak, dlaczego to jest takie istotne? No bo jak wiemy, żeby samolot latał, skrzydło musi ciąć powietrze z odpowiednią prędkością. Jeżeli ta prędkość będzie za mała, to skrzydło nie będzie produkowało siły nośnej i samolot po prostu przeciągnie. Tak, dojdzie do przeciągnięcia, czyli będziemy spadać po prostu. I także tutaj należy pamiętać, że nie jest to jak, nie wiem, w samochodzie prędkościomierz, który nam mierzy prędkość względem ziemi. Tutaj mamy po prostu pomiar powietrza, które opływa skrzydło samolotu, bo to jest dla pilota najistotniejszy pomiar. No oczywiście mamy też inne rodzaje prędkości, tam jest jeszcze prędkość, tak, to co pokazuje nam ten przyrząd może od początku, to jest właśnie indicated airspeed, czyli prędkość wskazywana przez właśnie przyrząd prędkościomierz. Jest jeszcze skalibrowana prędkość powietrzna, jest jeszcze rzeczywista prędkość powietrzna i dopiero przez rzeczywistą prędkość powietrzną możemy sobie obliczyć prędkość względem ziemi, dodając już tam siłę i kierunek wiatru do tego. Także no, jest tych trochę prędkości, nie jest to takie proste, ale tutaj dla nas, latając samolotem, najistotniejsza jest prędkość wskazywana przez prędkościomierz, czyli prędkość powietrzna wskazywana, indicated airspeed po angielsku. Niektóre prędkościomierze mają też tarcze do nastawy prędkości rzeczywistej. Ten samolot akurat takiej tarczy nie ma, do tego ja wam później pokażę inny samolot, który jest taką tarczę wyposażony i powiem wam wtedy więcej o rzeczywistej prędkości powietrznej oraz o tym, jak taką tarczę się nastawia, ale to za chwilę. Teraz wróćmy tutaj do tego prędkościomierza i co my tu mamy, jakie informacje mamy tutaj zaprezentowane. Okej, może jeszcze po pierwsze, że prędkościomierz pokazuje nam tutaj prędkość w węzłach. Jeden węzeł to jest inaczej jedna mila morska na godzinę. I tutaj sięgnę do notatek. Zapewne jesteście ciekawi, ile to jest kilometrów na godzinę. Także jeden węzeł to jest 1,852 km na godzinę. Także na przykład lecąc tutaj w okolicach na przykład 200 węzłów, będziemy lecieli z prędkością 370 km na godzinę na przykład, tak? Żebyście mieli mniej więcej odniesienie, jakie tutaj prędkości wchodzą w grę. Ale tak jak mówię, jest to prędkość względem powietrza. Jeżeli będziemy lecieli wysoko, ta prędkość względem ziemi będzie jeszcze wyższa. Ale o tym powiem wam później. Dobra. Co przy omawianiu rzeczywistej prędkości powietrznej. Dobrze, to wiemy, że tutaj mamy właśnie wszystkie liczby w węzłach. I teraz tak, mamy tutaj takie różne kolorki. Tutaj takim głównym kolorem jest kolor zielony, który pokazuje, że tak powiem, normalne operowanie samolotu, czyli utrzymywanie prędkości w takich normalnych zakresach. I tutaj mamy zielony łuk, rozpoczyna się przy prędkości 85 węzłów. Oznacza to, że lecąc normalnie bez klap możemy lecieć z minimalną prędkością 85 węzłów. Jeżeli będziemy lecieli wolniej, na przykład 80 węzłów czy 70 węzłów, to dojdzie do przeciągnięcia, samolot nie będzie zdolny do lotu i zacznie spadać. No i mamy koniec zielonego łuku, gdzie rozpoczyna się łuk koloru pomarańczowego i tutaj też możemy latać, z tym, że musimy tutaj, no, jest to taki strefa ostrzegawcza, gdzie po prostu musimy być pewni, że powietrze nie jest turbulentne. Oczywiście lecimy całkowicie płaskiej konfiguracji, ale też powinniśmy zrobić dużo wcześniej. Płaskiej konfiguracji, czyli bez usuniętych klap, podwozia i tak dalej. No i oczywiście nie przekraczamy prędkości maksymalnej, tutaj ponad troszkę 220 węzłów, co jest oczywiste, bo możemy uszkodzić samolot, nie wiem, oderwać skrzydła i zakończyć naszą przygodę z lataniem. Kolejny bardzo ważny łuk to jest ten koloru białego. To oznacza lot na w pełni wychylonych klapach. Jak to od razu można zauważyć, lot na klapach powoduje, że możemy lecieć wolniej, no i co ważne, właśnie wciąż lecieć, a nie przeciągnąć.
czyli jak bez klap na 80 węzłach byśmy już przeciągnęli i spadali, tak na klapach będziemy lecieli sobie dalej. Dlatego też klapy używane są przy lądowaniu, bo możemy lecieć wolniej, a to właśnie jak najwolniej lecimy, tym lepiej, bo możemy raz, że łagodniej i bezpieczniej wylądować, ale też zdążyć wyhamować przy krótkich pasach startowych. I mamy końcówkę tutaj Białego Łuku przy 120 około węzłach, gdzie to oznacza, że z taką prędkością możemy maksymalnie lecieć na w pełni wychylonych klapach, czyli musimy schować klapy przynajmniej o jeden poziom. Tutaj ten samolot Beechcraft Baron ma klapy, tylko możliwość ustawienia klap na dwa poziomy, czyli wychylenie ich na dwa poziomy. Także tutaj już chowamy przynajmniej o jeden poziom klapy, żeby móc lecieć szybciej niż 120 węzłów. Kolejne oznaczenie to jest ten trójkącik, bardzo pomocne i fajne oznaczenie. To jest około 152 węzłów i on oznacza, że nie możemy lecieć na jakichkolwiek tutaj klapach, jeżeli chcemy lecieć szybciej, oraz nie możemy lecieć szybciej niż ten trójkącik oznacza na wysuniętym podwoziu. Czyli też inaczej mówiąc, jeżeli na przykład lecimy 160 węzłów i chcemy wysunąć podwozie, tego nie wysuniemy. Chyba jest nawet zabezpieczenie, że jeżeli pociągniemy dźwignię w dół, chcąc wysunąć podwozie, to ono się wysunie dopiero wtedy, jak zbijemy prędkość tu oznaczoną tym trójkącikiem. Dopiero wtedy wysunie się podwozie. Tak samo nie powinniśmy wysuwać klap, lecąc tutaj w tym zakresie na jakąkolwiek już pozycję, czyli klapy muszą być w pełni schowane. Tutaj chyba nie ma zabezpieczenia, po prostu mogą się wychylić, ale wtedy no, jest niebezpieczeństwo, że je urwiemy, czy uszkodzimy samolot w jakikolwiek inny sposób. I jeszcze mamy tutaj tę niebieską i czerwoną kreskę. Mamy te dwie kreski. Co one oznaczają? One z kolei oznaczają lot na jednym silniku. Tak, jako że Beechcraft Baron ma dwa silniki śmigłowe, może dojść do awarii na przykład jednego z tych silników. I tak, czerwona kreska nam oznacza, że nie powinniśmy w żadnym wypadku tutaj schodzić poniżej tej prędkości, jest to około 85 węzłów, nawet w pełni wychylonych klapach, tak, nie przekraczamy tej prędkości. No dlatego, że wiadomo, na jednym silniku generujemy mniejszy ciąg, mamy mniejszą moc i przez to musimy lecieć troszkę szybciej niż normalnie byśmy lecieli na dwóch silnikach. I podobna jest sytuacja z tym niebieskim, z tą niebieską kreską. Ona też oznacza lot na jednym silniku, ale tutaj do wznoszenia jest to prędkość podana, czyli ograniczenie prędkości na jednym silniku przy wznoszeniu. Czyli nie powinniśmy na wznoszeniu przekraczać 100 węzłów. Dlatego, że jeden silnik po prostu nie da rady wznosić się wolniej, tak? Nie będziemy miał wystarczającej mocy, bo do wznoszenia potrzebujemy jeszcze więcej, jeszcze większą siłę ciągu. Dlatego tu mam to zaznaczenie ograniczenia. I tak, jeszcze jak działa taki wysokościomierz, bo w odróżnieniu od sztucznego horyzontu, o którym mówiłem wcześniej, on nie działa na zasadzie żyroskopu, on działa na zasadzie mierzenia różnicy ciśnienia atmosferycznego. Tu są podawane jakby dwa źródła tego ciśnienia. Jednym z nich jest ciśnienie statyczne, drugim jest tak zwane ciśnienie dynamiczne. Ciśnienie statyczne, można powiedzieć, jest to takie zwykłe ciśnienie powietrza statycznego, czyli jakby takiego bez ruchu, można powiedzieć, tak. A dynamiczne z kolei jest tłaczane przez rurkę Pitota. Rurka Pitota jest skierowana, pokażę, do kierunku lotu. Czyli jeżeli tutaj lecimy i powietrze powiewa samolot, to to samo powietrze dokładnie jest tutaj wtłaczane do tej rurki i podawane dalej do naszego prędkościomierza. No a sam prędkościomierz ma tam membranę, która się odpowiednio wygina, czyli im to ciśnienie dynamiczne będzie, że tak powiem, dynamiczniej wtłaczane do tej puszki z membraną, to tym mocniej wygnie tą membranę, a membrana jest przymocowana do membrany jest przymocowana wskazówka, która tam odpowiednio jest wykalibrowana i wskazuje nam tutaj ta wskazówka odpowiednią prędkość po prostu. Warto też wiedzieć o rurce Pitota to, że może ulec oblodzeniu. Czyli latając w warunkach, gdzie może dojść do oblodzenia, może po prostu zatkać nam tą rurkę Pitota
i wtedy prędkościomierz wskaże na prędkość 0. No i sytuację mamy wtedy bardzo niebezpieczną, bo nie wiemy, z jaką prędkością lecimy, nie wiemy, czy jesteśmy na, nie wiem, granicy na przykład przeciągnięcia, czy może zbyt szybko lecimy i możemy uszkodzić konstrukcję samolotu. Dlatego tutaj warto wspomnieć, że jest też ogrzewanie rurki pitota. To jest, ja tutaj pokażę, no, może to ukryję, będzie lepiej. Tak, tutaj jest ten przełącznik do ogrzewania rurki pitota. Wtedy załączy się po prostu przepływ tam prądu przez tą rurkę pitota, który doprowadzi do jej ogrzania i roztopienia się lodu, a tym samym powietrze będzie mogło się wtłoczyć do tej rurki i wskazywanie prędkości powinno wrócić. Także warto o tym pamiętać, a jeżeli po prostu zobaczycie podczas lotu, że no, prędkościomierz wskazuje 0, mimo że widzicie, że lecicie, no to wiedzcie, że trzeba włączyć ogrzewanie rurki pitota właśnie. Co do prędkościomierzy, chciałbym Wam jeszcze powiedzieć o rzeczywistej prędkości względem powietrza. W angielskiej nomenklaturze często znajdziecie taki skrót jak TAS, od angielskiego właśnie True Airspeed, czyli rzeczywista prędkość powietrzna. I tak prędkościomierz tego samolotu wyposażony jest na przykład w taką tutaj obrotową tarczę. Dzięki tej tarczy pilot może sobie właśnie ustawić odczyt rzeczywistej prędkości powietrznej, dlatego że domyślnie samolot wskazuje tylko wskazywaną prędkość powietrzną. Cóż to jest ta rzeczywista prędkość powietrzna i dlaczego nie wystarcza nam wskazywana? Otóż im wyżej lecimy, tym powietrze jest rzadsze, a tym samym rzeczywista prędkość względem powietrza jest większa od tej wskazywanej. A im wyżej będziemy lecieli, tym ta różnica będzie jeszcze większa. Dlatego do obliczeń na przykład czasu dotarcia do lotniska nie możemy polegać tylko na wskazywanej prędkości powietrznej. Musimy znać naszą rzeczywistą prędkość względem powietrza. Bo dzięki właśnie tej rzeczywistej prędkości oraz znajomości siły i kierunku wiatru możemy wyliczyć prędkość względem Ziemi. Aby prawidłowo nastawić tarczę z rzeczywistymi prędkościami, musimy znać dwie wartości. Pierwszą z nich jest temperatura na zewnątrz w stopniach Celsjusza. Aby dowiedzieć się, jaka jest temperatura powietrza na zewnątrz, musimy posłużyć się jednym ze wskaźników w naszym samolocie. Dla ułatwienia możemy szukać czegoś o skrócie OAT. Jest to z angielskiego Outside Air Temperature, czyli właśnie temperatura powietrza na zewnątrz. Tak więc naciskając tutaj ten przycisk, mogę zmienić tryb wyświetlanych informacji. W tej chwili mam temperaturę na zewnątrz, ale w stopniach Fahrenheita. Wciskając przycisk jeszcze raz, uzyskuję informację o temperaturze powietrza na zewnątrz i jest to w naszym przypadku minus 1 stopień Celsjusza. Także mamy pierwszą potrzebną informację. Drugą potrzebną informacją jest wysokość ciśnieniowa. Tutaj mamy skrót PALT od właśnie angielskiego Pressure Altitude. Czym jest wysokość ciśnieniowa? Jest to, inaczej mówiąc, wysokość, na jakiej leci samolot w ciśnieniu standardowym. A ciśnienie standardowe to nastaw wysokościomierza na 29,92 cala słupka rtęci. Ja w tej chwili mam tak ustawiony wysokościomierz i mogę odczytać, że wysokość ciśnieniowa jest około 8000 stóp. Ale to nie jest najlepszy sposób na sprawdzenie wysokości ciśnieniowej, zwłaszcza gdy ciśnienie lokalne dużo bardziej różni się od ciśnienia standardowego. Dlatego, że wtedy musimy dużo bardziej zmienić nastaw wysokościomierza, a tym samym samolot, na przykład lecący na autopilocie, będzie automatycznie podążał za ustawioną wysokością, co nie zawsze będzie pożądane. Dlatego najlepiej jest poszukać transpondera. I tutaj, wciskając klawisz funkcyjny, zmieniamy sobie wyświetlane informacje. I potrzebną nam informacją jest Pressure Alt, czyli wysokość ciśnieniowa z angielskiego. Wysokość ta podawana jest tutaj w poziomach lotu, FL od Flight Level, i jest to 8000 stóp, dlatego że do poziomu lotu należy jeszcze dodać 2 zera i w ten sposób uzyskamy 8000, czyli podobną wartość do tej wskazywanej przez wysokościomierz.
No i tak w tej chwili mamy nasze obie potrzebne informacje do nastawy tutaj tej tarczy na prędkościomierzu. Tak, czyli mamy wysokość ciśnieniową 8000 stóp, więc musimy sobie znaleźć ósemkę, która właśnie odpowiada 8000. I musimy nastawić tak wysokość ciśnieniową, aby wskazywała obecną temperaturę na zewnątrz. Czyli podziałka tutaj z wysokości ciśnieniowej 8000 musi być nastawiona na minus 1 stopień Celsjusza. Czyli kręcąc tutaj tym pokrętłem, mam w tej chwili mniej więcej, o, mamy trochę turbulencji. Tak, ale w tej chwili mam mniej więcej nastaw prawidłowy. Może bardziej tak. O, 8000 w pobliżu zera, ale bardziej na wartości ujemne. I w tej chwili możemy odczytać tą jedną wskazówką obie prędkości, czyli prędkość wskazywaną, jak i prędkość rzeczywistą. No i teraz możemy odczytać, że prędkość wskazywana to jest, no w tej chwili jeszcze nam trochę ta prędkość spada, bo wychodzimy z turbulencji. Tak, możemy na przykład teraz odczytać, że prędkość wskazywana to jest około 153 węzły, a prędkość rzeczywista 183 węzły. Tak, czyli też widzimy, jaka jest różnica dosyć spora w tych obu prędkościach, gdzie prędkość rzeczywista jest większa od tej wskazywanej. No i tak, mając prędkość rzeczywistą, jak mówiłem wcześniej, i znając siłę i kierunek wiatru, możemy sobie teraz obliczyć prędkość względem Ziemi, a tym samym na przykład czas dotarcia do lotniska docelowego. Warto też pamiętać o tym, że nastaw właśnie i odczyt prędkości rzeczywistej należy już dokonać na etapie przelotu, lotem poziomym na już ustalonej wysokości przelotowej, tak aby właśnie nie manewrować samolotem. Wtedy odczyt prędkości rzeczywistej będzie dużo bardziej prawidłowy. Tak więc to wszystko o prędkościomierzach. Cześć Wam!